Jeżeli kiedykolwiek zabłądzisz w backroomsach, istnieje spora szansa na to, że odnajdziesz kartkę, która będzie zaproszeniem na przyjęcie do niejakiego Johnego, czytaj Jasia, postaci zamieszkującej poziom minus 7 backroomsów. Zostałeś zaproszony przez Johnego na jego przyjęcie. Drogi wędrowcze, piszę do ciebie, aby poinformować cię, że zostałeś zaproszony na specjalną imprezę Johnego. Będzie miał miejsce teraz, w momencie teraz, w moim domu. Zapisz datę. Jak wpadniesz, mamy przekąski. Ta, problem w tym, że owe przekąski to tak naprawdę zdekapitowane głowy ludzi przez Johnego, który wcześniej poznał ludzi bardzo podobnych do ciebie, poucinał im głowy i teraz zaprasza cię na imprezę, gdzie razem te głowy będziecie jeść, a później sam skończysz, albo raczej twoja głowa skończy, jako jeden z posiłków dla wędrowców, którzy przyjdą na kolejne przyjęcie. Oto poziom minus 7 backrooms. Impreza Johnego. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się właśnie tym konkretnym poziomem. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama, linka macie w opisie, a także odwiedźcie mojego TikToka, gdzie już naprawdę niewiele brakuje do 100 tysięcy obserwujących. Będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli tam wpadniecie, a tymczasem pójdźmy na imprezę do Johnego. Skala trudności przetrwania na tym poziomie wynosi 5. Jest to poziom stabilny, aczkolwiek bardzo niebezpieczny i posiada tylko jedną jednostkę, jeden byt, który jest w stanie zrobić ci jakąś krzywdę. Bytem tym jest on, Johnny, czytaj Jasiu, którym zajmiemy się trochę później. Poziom minus 7, znany również jako Dinner Party, to bardzo niebezpieczny poziom na zapleczach. Jeżeli już znajdziesz się w tym miejscu, powinieneś unikać minus 7 poziomu za wszelką cenę. Niemniej jednak, jeżeli już trafisz na ten poziom, to staniesz przed ogromną konfiguracją rozległych korytarzy i pomieszczeń, gdyż poziom ten bardzo przypomina dom. Dom Johnego. Głównym miejscem na poziomie jest jadalnia. Znajduje się w klasycznej strefie tego poziomu. Jest po prostu dużą jadalnią ze zdekapitowanymi ludzkimi głowami na talerzach. Głowy te rzecz jasna należą do osób, którym wcześniej udało się dotrzeć na ten poziom, niemniej ze względu na naprawdę niekorzystne okoliczności już nie udało im się go opuścić i skończyli jako posiłki u Johnego dla jego kolejnych przyjaciół. Tak, to są posiłki Jasia. Jasiu z pewnością zjadłby to samo z wami i jeszcze zaprosiłby was na imprezę do siebie, więc ja bym skorzystał, nie wiem jakby. Dodatkowo poziom ten jest spowity niemal całkowitą ciemnością. I chociaż faktycznie masz możliwość, żeby włączyć światło, to absolutnie nie rób tego. Światła można włączyć, niemniej nigdy nie powinny być włączane. Ponieważ jeżeli już je włączysz, to Jasiu będzie wiedział, gdzie się znajdujesz. Niemniej co do jego opisu, przejdziemy do tego trochę później. Istnieje jedna konkretna sytuacja, kiedy możesz włączyć światło, tylko i wyłącznie w poszukiwaniu jednego z fragmentów klucza, który to po złożeniu w całość pomoże ci wyjść z poziomu. Niemniej musisz działać bardzo szybko, bo w przeciwnym przypadku Johnny przyjdzie i cię znajdzie. Dodatkowo na całym poziomie słyszalna jest muzyka. Jednakże muzyka to może za dużo powiedziane, ponieważ bardziej jest to zbiór losowych nut i dźwięków. Poziom jest podzielony na kilka stref, czytaj kilka pięter, na które dostać możesz się wchodząc tam po schodach. Z tyłu głowy należy mieć, że jeżeli już dostaniesz się do jakiejś strefy bądź na jakieś piętro, to nie ma już drogi powrotnej na poprzednie, gdyż wejście, czytaj drzwi, zostają zamknięte. Ty musisz wędrować po kolejnym piętrze, żeby dostać się na następne. Niemniej to nie będzie wcale takie głupie, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby z tego poziomu się wydostać, ponieważ na kolejnych piętrach porozrzucane są fragmenty klucza, którego naprawdę bardzo potrzebujesz. A same kolejne piętra będą mocno różnić się od siebie i będą w bardzo różnych stylach, takich jak gotyk czy neon. Niemniej problem w tym, że wszystkie neony zostaną wyłączone, jeżeli już wejdziesz do danej strefy. Generalnie na całym poziomie są 3 piętra i 7 stref, a każda z nich jest utrzymana w tematyce restauracyjnej. Na pierwszych dwóch piętrach znajdują się 3 strefy, a na ostatnim piętrze znajduje się tylko jedna strefa, zwana strefą końcową. Niemniej strefa końcowa to nie jest jakkolwiek strefa rzeczywista, to po prostu duży pokój z drzwiami na jego drugim końcu. I te drzwi to właśnie wyjście z poziomu, jednakże od takich nie otworzysz, ponieważ potrzebujesz wszystkich fragmentów klucza, z pomocą którego będziesz mieć możliwość otworzyć te drzwi. Innej opcji nie ma. Nie opuścisz tego miejsca w żaden inny sposób. I generalnie, jeżeli już dostaniesz się na ten poziom i nie zebrałeś wszystkich poprzednich fragmentów klucza, no to masz trochę przesrane i GGS, ponieważ już nie cofniesz się na poprzednie piętra, a i tak drzwi wyjściowych nie otworzysz, więc pozostało ci tylko i wyłącznie wołać Johnego, żeby cię dojechał. A i tak chyba zbyt wielu opcji w tym miejscu, to ty w tym momencie nie masz. Warto też mieć z tyłu głowy, że geometria domu zawsze się zmienia.
I to szczególnie w momentach, kiedy nie patrzysz w dane miejsce. I tutaj pojawia się pewna reguła tego poziomu, która mówi, żeby nigdy się nie odwracać, niemniej według mnie to nie ma sensu, bo jeżeli patrzysz w jeden róg pokoju, to wszystkie inne mogą się zmienić, a i tak wszystkich przecież nie zobaczysz, a mowa tutaj o całym domu. Więc jest to dziwne. Niemniej wiecie, to są backroomsy i to jeszcze fandomowskie, więc można im wybaczyć. I w tym momencie zasadniczo cały poziom mamy już omówiony, niemniej poza jedną rzeczą, czyli jego bywalcem, a jego imię brzmi Jasiu, czytaj Johnny. To on zaprosił cię na imprezę i prawdopodobnie przez niego już nigdy nie opuścisz jego domu. Johnny jest głównym i jedynym powodem, dla którego ludzie nie powinni włączać światła na tym poziomie. Gdyż ten w jakiś sposób potrafi wyczuć, kiedy i gdzie to światło jest włączone, przez co bardzo szybko jest w stanie do ciebie przyjść. A kiedy już dokładnie sprecyzuje, w którym miejscu się znajdujesz i przystąpi do ataku, ten rozczłonkuje cię i odetnie twoją głowę. Następnie zje wszystko to, co pozostało, oczywiście poza głową, którą umieści na talerzu, aby wyczekiwała na kolejnych wędrowców nieświadomych swojego losu, trafiając na ten poziom. Dokładny plan podróży Johnnego po poziomie nie jest znany, niemniej jego jakiekolwiek bariery nie obowiązują, ponieważ jako, że to jest jego dom, to może przechodzić jak chce przez wszystkie poziomy, nie martwiąc się zamkniętymi drzwiami. I co prawda jest humanoidalnym, strasznym potworem, ale Johnny naprawdę kiepsko widzi, tak więc jeżeli światło jest zgaszone, a ty ukryjesz się w ciemnościach, to ten najprawdopodobniej cię nie zauważy, nie odnajdzie cię, jednak absolutnie nie możesz się do niego zbliżać, ponieważ ten i tak w takiej sytuacji cię wyczuje, jeżeli będziesz dostatecznie blisko. Od Johnnego najlepiej trzymać się z daleka. Tak, swoją drogą to jest jedyne udokumentowane zdjęcie Johnnego, którego fotograf najpewniej już nie żyje, ponieważ najpewniej został zabity przez Johnnego i zmieniony na przystawkę z główką. I tak, fajnie, że zrobił to zdjęcie, niemniej przypłacił za to życiem, chociaż na samej fotografii widzimy tylko i wyłącznie oczy Johnnego spoglądające na niego z ciemności oraz krzesło, straszne krzesło. Generalnie jest tutaj jeszcze poradnik unikania Johnnego. I ma on kilka zasad. Po pierwsze, jeśli usłyszysz kroki dochodzące spoza pokoju, w którym się znajdujesz, uciekaj lub ukryj się. Numer dwa, jeśli muzyka ucichnie, gdy znajdziesz się w pomieszczeniu z włączonym światłem, uciekaj lub ukryj się. Jeśli usłyszysz, że coś się potyka w ciemności, uciekaj lub ukryj się. Na samym poziomie swoją drogą swego czasu znajdowała się jedna placówka, znana jako MEG, placówka Alpha. Była to eksperymentalna placówka rozwiązana po jednym dniu istnienia. Ludzie pochodzili z bazy na poziomie czwartym, do którego już nigdy później nie wrócili. Ponadto, jeżeli chodzi o wejście na poziom, to jest w sumie tylko jeden znany, najpopularniejszy sposób. Jest on powiązany z kartką, którą pokazywałem wam na samym początku odcinka. Wystarczy dotknąć kartki papieru z zaproszeniem, a po zrobieniu tego przeniesiesz się na ten poziom. Inna opcja nie jest znana, jeżeli chodzi o wyjścia, to już wspominałem wam o fragmentach klucza. Trzeba znaleźć je na tym poziomie, co wiąże się z obowiązkiem odpalenia świateł niekiedy. I kiedy już światła zapalą się, należy bardzo szybko szukać fragmentów klucza, a po znalezieniu wszystkich należy je skleić, aby odblokować drzwi w strefie końcowej. Po przejściu przez te drzwi znajdziesz się już w losowym innym miejscu na zapleczach. Co do poziomu, to jest jakby wszystko, niemniej na samej stronie związanej z tym poziomem znajduje się jeszcze jedna ukryta wiadomość, którą najpewniej pozostawił po sobie sam Johnny. Nie jesteś przyjacielem. Moja perła? Żałosne szaleństwo. To była wiadomość od Johnnego, którą najpewniej ten wypowiada, kiedy nie wiem, nie przyszedłeś na jego przyjęcie czy coś. A jeżeli chcecie jeszcze jakieś uniwersalne porady, jak poradzić sobie na takim przyjęciu, no to zasadniczo jest ich kilka, niemniej najważniejsze to nie wiem. Nie straj do wanny, nie rzygaj, nie wkurzaj lokatora i nie zapalaj świateł, bo on bardzo lubi siedzieć w ciemnościach. Myślę, że to wam wystarczy. Jak wejdziecie na ten poziom, szukajcie klucza, uciekajcie stamtąd, bo stary, tu nie ma sensu i to i tak nic by nie dało. Nie dałoby nic. To był cały poziom minus siódmy backroomsów. Dajcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach tej serii. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. Trzymajcie się, miłego dzionka, hejo!